Witajcie! Dzisiaj filmik po krótkiej przerwie, ale pewne decyzje zostały podjęte, słuchajcie, więc zaczniemy po kolei. Pierwsza sprawa to taka, że na razie nie jadę do Niemiec. Rzecz jest w tym, że Niemcy po prostu tam sobie powymyślali różne obowiązki szczepieniowe i tak dalej, także to jest po prostu absolutna abstrakcja. Jeżeli chcą się w to bawić i tak dalej, to bez mojego udziału. Więc na razie tutaj w tej kwestii temat jest zamknięty. Zobaczymy, czy praca wyjdzie w jakimś innym kraju normalnym, czy po prostu co się tam dalej stanie, ale to tylko tak na marginesie. Zatem trzeba się zabrać po prostu tutaj za pewne działania dotyczące sytuacji w Polsce, no i co dalej po prostu oczywiście i z rolnictwem i tak dalej, to Wam chcę dzisiaj powiedzieć. Przede wszystkim co będziemy robili. Ponieważ jest, widzicie, tu śnieg napadał i tak dalej, więc trudno po prostu cokolwiek remontować. Taki miałem trochę zamiar, no bo w sumie od paru lat zdarzyło się tak, że mieliśmy te zimy i jesienie takie dosyć łagodne, ciepłe, ładne, słoneczne i to było wszystko fajne. Natomiast to się teraz w tej chwili zmieniło. No i robić przy tym to po prostu na otwartej przestrzeni to naprawdę jest, no powiedziałbym, że desperacja, ponieważ po 5 minutach, choćby nie wiem jakie rękawiczki człowiek założył, no to ręce grabieją i w tym momencie nie da się czegokolwiek po prostu zrobić. To jest raczej niemożliwe. Także poczekam w tej chwili na tą pogodę. Może ona się jakoś zmieni, znormalnieje, cokolwiek by to znaczyło. Czyli po prostu wróci do tego, żeby to słońce nas tutaj troszeczkę porozpieszczało. No ale zobaczymy. W każdym razie tak, tu jeszcze jest koleba do sprzedania. Jeżeli Was interesuje, ona jest ze skrzynią, z silnikiem tutaj do remontu i tak dalej. Widzicie, jak wygląda. Ja niestety no nie zajmę się tym na pewno, także ona będzie do sprzedania. Nic więcej na ten temat nie powiem, ponieważ naprawdę nie mam pojęcia, o co tu chodzi i tak dalej. Jest tylko tyle, że wygląda jak wygląda. Tutaj most normalnie z przodu, koła tylne skrętne jakieś tam, nie wiem, widać, że te felgi są bardzo mocne, jakieś wzmocnione. Tu widzicie skrzynię biegów, tu widzicie silnik, jest fotel i ten, no i jest kolewa, prawda, układ kierowniczy. To co tam jest. Ale to co chciałem Wam jeszcze powiedzieć, to zabrać się chciałem tutaj za tego Zetora. To jest ten 46 rok. Ale no w sytuacji takiej po prostu, że tak jak powiedziałem, ręce grabieją na mrozie, więc tutaj po prostu, tym bardziej, że dotknąć jakiegoś koła czy żelastwa i tak dalej, no to człowiek od razu traci temperaturę, no i te ręce nie są w stanie wytrzymać tego, więc to po prostu muszę poczekać niestety. A bardzo miałem ochotę tutaj się za to zabrać. No ale w sytuacji zaistniałej nie wyjdzie ten temat. Czekamy także na pogodę, jak ona się tutaj poprawi, wrócimy do roboty. Kolejna sprawa to jest taka, że tutaj jest jeszcze jeden Zetor. Chciałem go tak samo poskładać do kupy i tak dalej, w sumie założyć koła i blachy na niego i właściwie on jest złożony, także dużo roboty tutaj nie ma. Ci, którzy oglądają kanał od początku, pewnie pamiętają, że to jest Zetor typu Skoda, jeden z najrzadszych Zetorów, tam kilkaset sztuk zaledwie wyszło wyłącznie w 50 roku i na skrzyni biegów jest znaczek Skody. Także to jest taka rzecz i na tym Zetorze by mi też zależało, żeby go skompletować. On jest naprawdę znakomity. O historii zakładów Skody Wam już mówiłem i w jaki sposób, co się tam po prostu mogło zdarzyć w tym 50 roku. Czesi byli bardzo, bardzo aktywni. Zresztą oni po II wojnie światowej praktycznie ich kraj nie został wcale zniszczony. Także oni skorzystali ze wszystkiego, co mieli od razu praktycznie na czysto. I nie musieli po prostu się martwić o to, co się z nimi stanie i jakie mają te po prostu zakłady. Oni mieli wszystko gotowe, więc rozpocząć u nich produkcję, przerzucić się z produkcji zbrojeniowej, ponieważ tam Niemcy produkowali, tam to po prostu wszystko się działo również, to przerzucić się na te rzeczy traktorowe, rolnicze i tak dalej, to raczej nie było dla nich żadnego problemu. To jest to, więc wymyślili sobie właśnie, żeby zrobić drugi zakład w Skodzie i produkować traktory, ale tam sytuacja była, no, wiadomo, komunistyczna, ruskie się działy i tak dalej,
I to się po prostu już zupełnie inaczej potoczyło, więc te musieli zrezygnować. Udało im się wyprodukować kilkaset sztuk, naprawdę niewiele, moim zdaniem około 250 do 300 sztuk, nie więcej. I tak się skończył Zetor typu Skoda w tym zakładzie. Tym bardziej, że on jeszcze, pamiętajcie, że tam przed wojną jeszcze był produkowany traktor Skoda 30 i on po prostu chcieli tutaj ruszyć to, podejrzewam, bo to są tylko i wyłącznie domysły. W tej chwili nie mam dostępu do tej literatury, żeby to sprawdzić, ale wszystko na to wskazuje, że właśnie tak było. To tyle, jeśli chodzi o tego Zetora Skodę. I on po prostu też na pewno pójdzie ubrany, że tak powiem, w to wszystko, co miało w nim być, co ma w nim być. I oczywiście będzie sprzedany, ponieważ mówię, ja wyprzedaję wszystkie te rzeczy po prostu, które nie są mi potrzebne. I tyle. Co do właśnie wyprzedaży maszyn. Bo słuchajcie, moi mili, rzecz jest w tym, że ja nie chcę prowadzić sprzedaży, jakby to powiedzieć, rabunkowej. Likwidacja gospodarki, prawda? No to mamy oczywiście wszystko, 60 można kupić za 5 tysięcy. Nie. O tym trzeba po prostu, od razu wam mówię, zapomnieć. Ponieważ tu nie chodzi o to. Dlatego ja po prostu od razu dziękuję wszystkim handlarzom, którzy po prostu by sobie ostrzyli zęby na to, żeby za darmochę po prostu wyciągnąć wszystkie maszyny, bo taka jest chęć, prawda? Nic z tych rzeczy. To są rzeczy używane. Jeżeli na przykład uważacie, że to jest złom i tak dalej, Marek coś tam złom sprzedaje, no to nie kupujcie, no nie zawracajcie po prostu mi głowy sobie i tak dalej, bo przecież szkoda czasu. Przecież ja nie będę ustawiał cen pod to, że komuś one odpowiadają albo nie odpowiadają. Słuchajcie, tu jest rzecz taka. Ja decyduję jako sprzedający o tym, za ile to chcę sprzedać. I takie są zasady. I tutaj nie będzie innych zasad, że ktoś tam na przykład płaci i powiedzmy, nie wiem, mogę dać 5 czy 8 tysięcy za 60. No to idź, chłopie, i kup. I przecież ja ci bronił nie będę. No ale ode mnie tej 60 nie dostaniesz. No sytuacja jest bardzo prosta. Pamiętajcie, to nie jest tak, że kupujący wymusza jakąś cenę na sprzedającym i tak jak sobie życzy, to ten po prostu będzie to mu po tej cenie sprzedawał. Nie. Tak po prostu można sobie kupować. Może ktoś lubi takie zasady, ja takich zasad nie toleruję i tolerował nie będę. Więc jeżeli chcesz kupić cokolwiek, no to dogadaj się po ludzku, zapłać pieniądze jak trzeba, uczciwe, a nie jakieś tam powiedzmy wygłupy, że przyczepę mogę kupić za 2000. Ja mam lepszą propozycję. Jeżeli ktoś chce sprzedać mi, znaczy ktoś chce ode mnie kupić przyczepę za 2000 wywrotkę, no to ja kupię dwie od niego za te 2000, albo lepiej po prostu kupię po 2500 dwie wywrotki. Także to na tej zasadzie, żeby była jasność co do rzeczy i żeby po prostu powiedziałem nie zawracać głowy tyle. Oczywiście są takie możliwości, żeby się dogadać co do ceny, ja sam to rozumiem. Przecież też czasami pewne rzeczy kupuję i też chcę się dogadać, ale w taki sposób, żeby obniżać ceny, bo nie wiem, właśnie bo co. No to tak mnie, ja po prostu bym nie był, nie wiem, no nie chcę po prostu używać słów, ale mnie by nie było stać na to, żeby po prostu komuś powiedzieć 50% ceny. No ale to jest mniejsza z tym. Także to pamiętajcie, sprzęt ten, który jest wystawiony na sprzedaż, każdy zna, widzieliście jak on pracuje, widzieliście pługi, widzieliście sprężynówki, czyli kultywatory, widzieliście glebogryzarkę, talerzówki, przyczepy, nie przyczepy, traktory, wszystko widzieliście jak to funkcjonuje i po prostu nie trzeba tu, myślę, w ogóle tego w żaden sposób reklamować. Chcesz, kupisz, nie chcesz, nie kupisz. To tyle. Także tu jeszcze kwestia właśnie tych prac przygotowawczych, które miałem zrobić do tego, żeby część rzeczy po prostu porobić, bo tu mi zależało, ale niestety nie mam w tej chwili warunków. Śniegu widzicie, no w sumie nie ma go dużo, ale temperatura jest minusowa. W tej chwili ja tutaj sobie chodzę z wami, nie wiem, chyba z 5, może 10 minut, no i już czuję, bo jestem bez rękawiczek, że no jest zimno po prostu, a teraz jeszcze dotykając te metalowe graty i tak dalej, czy klucze, czy nie klucze, czy koła, tam po prostu jakieś tam inne elementy, no to już nie jest robota, niestety tego się zrobić nie da. Dlatego poczekam chwilę, w przyszłym tygodniu ma ta pogoda troszeczkę się poprawić, tam zauważyłem, że ma być plus 6 stopni, więc na pewno będzie akcja drewno.
jadę, biorę 60, biorę przyczepę i jadę do lasu, także będzie cięcie i przywiozę trochę drewna, bo tam mam kilka takich suchych, jakieś, jak to się nazywa, nie wiem, czy to wyłomy, czy jak to było, że się takie drzewo połamane gdzieś tam leży. To też będę brał, albo po prostu te, które są suche, to ja pamiętam z tego lasu, które są zupełnie suche jak pieprz i to będę też wycinał, żeby po prostu zabezpieczyć tutaj troszeczkę drewna na zimę. I tak się sytuacja przedstawia. No co dalej z kanałem? Kanał, tak jak Wam powiedziałem na samym początku, w poprzednim filmie, że rolnictwo na razie jest przystopowane dosyć mocno i zdecydowanie. I to nie dlatego, słuchajcie, że ja sobie na przykład z czymś tam nie radziłem, czy coś takiego, że oczywiście te wyjazdy to są strasznie przeszkadzające w tym, żeby to rolnictwo doprowadzić jak trzeba. Ale to nie wszystko. Tu po prostu jest też kwestia inna, o której nie chcę mówić. Wy sobie tam widzę, że snujecie różne domysły, pomysły i tak dalej. Ale to nie jest wszystko, tak? To jest, przyczyny są zupełnie inne i ja nie jestem Wam w tej chwili w stanie powiedzieć. Po prostu nie mogę tego jeszcze ubrać w odpowiednie słowa, ale to nie jest tak, że ja chcę po prostu, nie wiem, nie mogę sobie po prostu z fastami poradzić, czy z tym, czy z tamtym, że jakieś wydatki są, powiedzmy, że się pompuje cały czas pieniądze w to pole, a ono zysku nie przynosi. Także to nie jest to prawdą. Tu nie chodzi absolutnie o to, tu jest zupełnie inna przyczyna, ale mówię, przyjdzie na to czas, że się to tego wszystkiego dowiecie, z tym z Wami się podzielę. Także zobaczymy, jak to wszystko wygląda, w którą stronę zmierzamy. Tak jak powiedziałem też w tamtym poprzednim filmie, że jest bardzo prawdopodobne, jest możliwe, że do tego rolnictwa wrócę w takiej lub innej skali, ale coś tam po prostu to będzie się działo i zobaczymy, co czas przyniesie i co czas pokażę. Tyle z takiego krótkiego, słuchajcie, dzisiaj filmu, bo mówię, chcę się z Wami tym podzielić, co tu się dzieje, jak wygląda sytuacja, widzicie u mnie, tu jest okolice Trzebnicy, Wrocław, Trzebnica, gdybyście nie wiedzieli. Podzielcie się, jaka u Was pogoda, czy też macie takie same śniegi na polach, czy jak to u Was wygląda, czy są gdzieś miejsca w Polsce, które są ciepłe, słoneczne. Jak to u Was się sytuacja przedstawia, chętnie bym się dowiedział. Na razie u mnie wygląda tak, jak wygląda. Także, moi drodzy, tyle z takiego krótkiego dzisiejszego filmu. Zobaczymy jeszcze, jak będzie sytuacja wyglądała z Ursusem C325, ponieważ w tej chwili tam są jakieś... coś jest do sprzedania. Oczywiście macie propozycje, dziękuję, ale na razie naprawdę nie sprzedaję tego najlepszego Ursusa z 61 roku, o którego tyle osób pyta w wiadomościach prywatnych, mailowych, czy też nawet miałem tutaj wizyty osobiście, nie wiem, widzów, czy z polecenia, czy kogokolwiek, ale tak to właśnie wyglądało. Także ten na razie Ursus zostaje, co będzie dalej, zobaczymy. Sami wiecie, jakie są ceny, jak to wygląda, po prostu wszystko. Inflacja naprawdę rzeczywiście szaleje w tej chwili. Przyczyn nie będę omawiał, bo to jest nie ten temat, ale widzicie, co się dzieje, że te ceny zaczynają rosnąć i rzeczywiście można przyjąć, i to już jest raczej takie faktyczne, że te rzeczy już tańsze nie będą. Myślę, że C325, jak zaczyna w tej chwili rosnąć z cenami, no to już spadał nie będzie i stanie się z nim dokładnie to samo, co z Ursusem C45. Można go było kupić kupę lat temu, kupę może z 20 lat temu, można było go kupić za 10 tysięcy, a dzisiaj poniżej 100, czy w granicach 80, no to już jest... to już jest chyba dobra cena. Także tu musimy się po prostu też zastanowić, czego chcemy. Oczywiście także ja nie będę tutaj po prostu mówił, co i jak, bo to nie o to chodzi, ale na razie tego Ursusa nie sprzedaję. Być może sprzedam tego z silnikiem C330, który miał wcześniej Tura, widzieliście go, ubiorę go w maskę, tak żeby on po prostu naprawdę prezentował się jak Ursus 325. Nie będę wymieniał silnika, ponieważ takiego silnika nie mam, ale to wszystko jeszcze zobaczymy. Dobrze, moi mili, to tyle dzisiaj. Ja zobaczymy jutro, może coś po prostu nagram konkretniejszego, bo będę chciał zobaczyć, nie wiem, jak z tą pogodą, słuchajcie, no nie ma jak się ruszyć, bo cały czas jakbym pojechał do lasu, no to będzie wszystko mokre za 5 minut, więc też nie ma w tej chwili jak tego
jak tego drzewa robić. Także o tyle, o ile traktor pojedzie, przyczepa pojedzie, no to człowiek jak wejdzie do lasu, no to po prostu w taki śnieg to chwila, moment i wszystko mokre. A co będzie z tego, to już wiadomo, nie będę wam tłumaczył. Także to na tyle, słuchajcie, jeszcze raz będę wam takie filmiki puszczał i z tego, co robię, i z tego, jakie będą plany. Także zobaczymy. Wszystko, mam nadzieję, się ułoży i aby do przodu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!